Siemano, odcineczek z garażu, bo mówię, dawno żadnego nie było, nie nagrywałem. Sprzętów po drodze dużo, jakieś zawieszenia, amorki nawet ostatnio się wziąłem tylne, ale nie nagrywałem, tak jak mówię, jak na razie nic. Także z Yamaszki coś wrzucimy. Yamaszka YZF250 2008 rok, trafiła na regulację zaworów. O. No a będziemy rzucać górę i łańcuch rozrządu też do wymiany będzie, także jak to zwykle u mnie bywa. A tak na poważnie, no to Yamaszka podobno ma 100 godzin od generalki, czyli dół plus góra. Nie wiem, czy tam gniazda były robione, bo płytki dosyć cienkie są, także pewnie nie. No ale to tam mniejsza. Podobno korba była robiona, łożyska, tłok podobno jest z selekcji A. Remont był równo 2 lata temu robiony, tylko przez oczywiście jakiegoś poprzedniego właściciela, więc ciekawe, czy wszystko się potwierdzi tak, jak jest. Mam fakturkę, właściciel mi dał. No i tam widnieje właśnie tłok selekcji A i bodajże Vossner. Także sprawdzimy, czy sprzedający mówił prawdę. Co mogłem, tu sobie podkręcałem. Tu te przewody olejowe, wydech. Tu gaźniczek zluzowałem. Także zostały 4 śruby, głowica i możemy rwać. Także lecimy, luzujemy wszystko. I zaraz wyjdzie, co tam siedzi. Ogólnie tak jak mówię, miało być tylko sprawdzenie zaworków, ale wyszedł, że ten rozrząd już jest na końcówce, ona ciężko paliła, więc pewnie tłok też, jak ma 100 godzin w 250, to jest no już bardzo dużo. No dlatego taka decyzja, a głowica, no podobno nie ruszamy jej w ogóle. Także tutaj od razu zaznaczam zawsze, że no jeśli, bo już był taki przypadek, miałem tu z okolic też YZF, o właśnie, 250, tylko starszą, w opłakanym stanie. Zmieniłem tłoka, też chyba rozrząd, czy nawet nie, już nie wiem, chyba też. Płytki już były jeszcze cieńsze od tych. No i tłumaczę właścicielowi, jak to wygląda, ja tu, że mogę to zostawić. Tłoka zmieniamy jak chcą, no ale te płytki już są cienkie, gniazda pewnie będą do roboty. No dobra, dobra, chodziło, to może będzie chodzić. No i pech chciał, że zmieniliśmy tłoka. To wszystko poskładałem. Dojechał do domu, czy nawet przed. Także chwilę pochodzi. Ja jeszcze pojeździłem, oczywiście tutaj z pół godzinki zrobiłem. Później właściciel przyjechał, odebrał. No i przed bramą kawałek, moto mu gasnąć zaczęło, nie, obrotów nie trzymało, no i wariować. Wrócił tego samego dnia, jeszcze raz porozbierałem wszystko, okazało się, że jeden zawór zaczął przepuszczać i też maszyna głupiała. I później właśnie był duży problem, bo właściciel twierdził, że, znaczy no właściciel, no nie będę może dokładnie mówił, ale twierdził, że wcześniej było dobrze, wymieniłem tłoka, głowica straciła szczelność. Chciał, żebym ja zapłacił teraz 3000 za nowe zawory. No bo wcześniej było dobrze, nie? Ale jak już tłumaczyłem, że są płytki cienkie, to każdy przymykał oko, bo szkoda było wydać więcej, nie? A później to problem, bo trzeba było wymienić. I to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, dlatego tutaj podobnie zaznaczam, że płytki są cienkie, no a zresztą głowicy nie dotykam, nie? I to taka sama sytuacja by była, jakby jakbym zrobił głowicę, przykładowo wyjechał i by strzeliła korba, nie? No bo nie chciał zmieniać korby, chociaż też nie wiedział, co tam jest. No i by było na mnie, no bo zrobiłem górę, strzelił dół, zapłać pan za, no za wszystko już wtedy. Dlatego no uczulam, jeśli nie robimy wszystkiego, nie daję żadnej gwarancji. Kawasaki, tak jak robiłem, tam było dużo zrobione, no wszystko było zrobione, co się dało. Jakieś problemy wyszły, to już nie chcę tak robić, jest to jakaś gwarancja na to i zawsze mogę coś poprawić. A przy takich remontach, wymiana tłoka, coś mówię, gwarancja do bramy i to jeszcze tej garażowej max, bo to już ma swoje przebiegi wszystko. Także no jak ktoś chce mieć pewne, no robi wszystko, jak nie, no to musi brać na siebie. No i mamy głowicę.
O, troszkę zaworki widać, że już chyba pozapadany. Tak, jeden ślizg mi się średnio podobał, ale też zaraz rzucimy okiem na niego. Dekiel jeszcze magneto będzie do rzucenia. O kurde. I cylinder jest. Skoro selekcja A to... No, a cylinder jeszcze oryginał, wychodzi na to. Jakieś ryski są. Ale to będziemy patrzeć też później. Pomiar prawdę nam powie. O, właśnie łańcuszek rozrządu. Widać, nie? Jaki jest. Jak go wymiętolimy. Także, o, chrupie aż. Korba Vossnera, to coś tam było już robione. Dobra, demontaż tłoka. Tu szmatka, bo tu nie będziemy zaglądać, więc jak coś wpadnie, to byłoby źle. No i dobra, zabezpieczenie. No, tutaj nawet to wygląda, korba. Ciekawi mnie, czy faktycznie, tak jak pisze na fakturce, tak jest. No i na to wychodzi. Chociaż nie, o. Jakaś ściema tu była. Moment, zerknę na fakturce, nie będę wam pokazywał, bo tam są różne dane. Dobra, teraz wam tak powiem. Faktury wam nie pokazuję, bo to są czyjeś dane, kto to robił. Tłok 8712DB, miała być selekcja A, jest selekcja B. 8712, tu jest całkiem inny kod. Na fakturze jest 8868DA, czyli selekcja A. Tylko ten kod to jest KTMS XF450. Także zupełnie co innego wpisane. No ale to... To też szczegół, nie? Ale na selekcji już jest kaszana. Na fakturce tak samo pisze korba Prox. To jest korba Vossner. No i są tam jeszcze jakieś łożyska wału, wiadomo, takie pierdoły inne. Ale to w ogóle tak jakby nie dotyczy tego motocykla. Nic się nie pokrywa, choćby marki, części. Na selekcja to już nie mówię, też ząg. Więc ciekawe, jak tu ten cylinder w ogóle wyjdzie. Zaraz go sobie przemierzę. Przemierzę go pierw bez honowania, później po honowaniu. Żeby ktoś mi nie mówił, że przehonowałem i straciło wszystkie selekcje, bo też różne się głupie opinie słyszy. Także mierzę zawsze na 2 i zawsze ten sam wymiar po honowaniu wychodzi. Chyba żebym jeździł, nie wiem, po godziny czy 15 minut. No, ale to pomiary za chwilę. Trzeba się dostać tak czy tak do łańcuszka rozrządu. No, ale już w takich wypadkach możemy wątpić, że było coś tam robione. Także daj teraz komuś gwarancję, wymieniając tłok. No kurde, mówię. Taką sytuację już miałem, że teraz wolę uważać. Bo ktoś myśli, o, wpakował 3000 czy 2. To już będzie jeździć, no tak nie jest. Dobra, magneto, ciekawe czy w ogóle wyjdzie ta C selekcja, chociaż kurna, no miała być A. I tu już jest ząg trochę, ale będziemy widzieć.
No, dowalone. I co? Trzeba ściągacz wewnętrzny. O kurde, leciutko. Leciutko, fajnie. A, miałem zobaczyć na ślizgi. Ten jest git, ale ten, o, jest wytarty. O, jest dołek. No dobra, ale to będziemy jeszcze widzieć za chwilę, jak go wykręcę po prostu. Kurde, ja to się cieszę z tego EXC. O, po wypadzie, co tam widzieliście, tyle akcji, co w rzece wylądowałem. Umyty tylko i to wygląda. No jest poobdzierany tu ogon najbardziej, a reszta no super. Osłonki się sprawdzają, wszystkie Fenduron to wiadomo, wszystkie plastiki cierpią, ale ogólnie jestem tak zadowolony, bo umyłem tylko po wypadzie i nawet nie myślę, żeby coś tam porobić. Oleje są pozmieniane, filter nasączony. Tylko czeka, a jakieś rozrządy czy tłoki to nawet mi nie przychodzi przez myśl i w tym sezonie co był i w tym co będzie też przypuszczam, że tam nie zajrzę do silnika. Może dopiero na koniec jakiś rozrząd sprawdzę, bo to ma taki przebieg, że teraz około 45 godzin to nie ma sensu. No i co? Już mamy łańcuch na wierzchu, kurde. Cyk, fuch można powiedzieć. Teraz to taka rozbióreczka, to jest pół godzinki i zrobione. O, łańcuch też był już wyciągnięty. Na korbie jakoś luzu nie czuć. Wiadomo, że to się tak nie sprawdzi, ale nawet jak nie czuć, się może urwać. No ale tu to wszystko zostanie, no wygląda nie najgorzej, ale no nie wejdziemy. Więc co, ja sobie tu trochę ogarnę, robię małe cięcie i jeszcze może w tym filmie wam powiem, co tam z cylindrem wyszło. Cylinderek ma dwie dyszki. Ale się udało równiutko. No i patrzymy, jeszcze nie sprawdzałem, także teścik. Jedna seta to była B. Ocie w mordę, co to tu wyszło? Nie, dobra, 4, źle sobie złapałem. 7. Dobra, zobaczymy w innym miejscu. 6 setek. Tu mamy 3, ale tu widać, że jest taki. No, kurde, widać. Jest taki rant na końcu, ostry. No kurde, aż pod paluchem czuć. No kurde, to tu będzie grubo. Wyżej. Wszystko jest zebrane w górę, nie? 3 sety. Zobacz, na samej górze. Patrzcie. Znaczy nawet nie na samej górze, bo w tym miejscu co jeszcze chodzi tłok, pierścienie. Mamy 6 setek. No teraz 5 setek mamy w połowie, a przy na samym dole prawie 4. Na górze prawie 6. Niżej się zmniejsza wymiar. Ale aż czuć pod paluchem, wcześniej nie zwróciłem uwagi, to jest jeszcze nie pochonowanie, żeby było. Widać jak byk ten rant teraz tu. Cyknę wam fotkę, może o, na fotce będzie widać z pół centymetra przed, jaki dołek jest, wszystko w górę zdarte. Znaczy w górę. To jeszcze nie jest pochonowaniu, żeby nie było, że przehonowałeś pani, poszło 500 się jebać. Bo już takie rzeczy słyszałem. No, tu niżej troszkę są te 3, ale to też jest dużo. A centymetr wyżej już 6. Masakra.
Nie, to się nie nadaje. 600. To jest grubo. Oj Boże, i takie to są remonty, powiem wam. Zobaczcie, jak ładnie się pokrywa z wymiarem. Idealnie 77. Pięćsetek w połowie. Im niżej, tym troszkę mniej. Wszystko jest tak jakby wyjechane. Pierwszy taki cylinderek, powiem wam, co mierzyłem, a było tego dużo ostatnio. W styczniu to się wszyscy na remonty rzucili. I tych cylindrów to z 15 miałem do pomierzenia na okolicy. Hm. 77, a tłok masz 76, 97 bez selekcja. 85. I to w różnych miejscach mierząc, no, nawet mniej. O i teraz pytanie, no bo 100 godzin na 250 to może być faktycznie dużo za dużo, może to nie było w takim złym stanie, a ona już miała ciężko palić, no także chyba mamy powód, jaka już ta kompresja tam była, jak jest tłok tyle wyjechany, taka różnica. Tu czuć pod palcem normalnie rant. Także chociaż piernik wie, w jakim to stanie było, no, ten papierek co tu jest, to w ogóle jakby nie jest, nie dotyczy tego motocykla, tylko jakiegoś KTM-a SXF. Takie to są jak sprzęty, jak kupujemy, nie? Jest faktura na części, ale że faktura z innego sprzętu, to już inna bajka. Więc tu już się z tym cylindrem nic nie podrzeźbi, no nic, no. Kolejne złe wiadomości wychodzą i tu już nic nie poradzimy. Dobrze, że jeszcze części nie zamówiłem, bo nie wiem, czy to będzie w ogóle sens. Znaczy, no jest sens, nowy cylinder jedynie, albo używanego szukać. Ale no, właściciel nie będzie na pewno zadowolony z takiego obrotu sprawy, że cylinder nadaje się, no, tam, na złom, o tam, no, mam złom. Także to tyle, jeśli będziemy, na pewno będziemy składać, tylko kwestia jak, to wrzucę wam filmik ze składania. A na czym będziemy składać, no to zobaczymy po drodze. Dobra, taki krótki odcineczek, albo długi. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Narka.